Cisnej odbywa się dwudniowe sympozjum pod hasłem Polska przyroda, kultura, nauka, gospodarka, ekologia. Wydarzenie organizuje Fundacja Dabar. Dialog kultur i religii pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kościele parafialnym w Cisnej. Ksiądz profesor Henryk Witczyk podczas homilii przywołał słowa dyrektora Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka. W sytuacji, w której obecnie znajduje się Polska, należy podjąć modlitwę w intencji narodu i ojczyzny o ocalenie wspólnoty dzieci ochrzczonego narodu, jak mówił prymas tysiąclecia. Trzeba zwrócić się do Pana Boga. My wszyscy opadającą modlitwę powinniśmy zabiegać wszyscy. Dyrektor Radia Maryja zwrócił również uwagę na potrzebę dialogu między Polakami. Sympozjum Polska przyroda, kultura, nauka, gospodarka, ekologia odbywa się w Cisnej, czyli w miejscowości i gminie ważnej dla całego regionu Bieszczad, w której skupiają się problemy związane zarówno z ochroną polskiej przyrody, jak i jej znaczenia dla całej gospodarki narodowej, rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców Polski, mówił w przesłanym nagraniu minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. W pięknym zakątku Polski, tak bogatym w naturę, w przyrodę, dyskutujemy na temat właśnie przyrody, ekologii, na temat klimatu. To są niezwykle ważne tematy, które muszą być zgłębiane i analizowane. Jestem przekonany, że to sympozjum naukowe dwudniowe będzie kolejnym etapem naszych prac nad tymi ważnymi tematami. Kolejny etap zapowiadamy już na wiosnę przyszłego roku. Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka zwrócił uwagę na strategię ochrony przyrody w wymiarze europejskim i światowym. To są olbrzymie wyzwania, które mogą bardzo mocno wpłynąć przede wszystkim na życie pojedynczego człowieka, ale mogą mocno wpływać na szanse rozwojowe naszego państwa. I dzisiaj to jest wielkie wyzwanie dla polskiego rządu, abyśmy sprostali tym wszystkim zapisom, które w tych dokumentach są, a one są w wielu miejscach niebezpieczne dla Polski. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica wskazywał na zagrożenia, jakie wynikają z unijnej strategii bioróżnorodności 2030. W jej ramach kraje zobowiązały się do utworzenia sieci obszarów chronionych, obejmujących co najmniej 30% unijnych terenów lądowych i morskich. Prawie 3 miliony powierzchni leśnej, zostanie wyłączone z produkcji. Nie można wejść, nie wolno zbierać jagód, nie można pozyskiwać tam żadnego drewna. Ścisły rezerwat puszcza, tak zwana. Czyli ma to wszystko spokojnie rosnąć i zgnić. A w efekcie w przyszłości się to spali, no bo oczywiście za 50 lat pozawalane drogi, nikt tam nie wjedzie, lasy już nie będzie stać na całą ochronę przeciwpożarową, którą utrzymujemy na terenie całego kraju, więc aberracja totalna, więc absolutnie na to zgody nie ma. Sympozjum honorowym patronatem objął premier Mateusz Morawiecki, a patronat medialny nad wydarzeniem sprawują m.in. Telewizja Trwam i Radio Maryja.